Dobra, i to jest chyba to. Czekaj, tylko rzucę okiem sobie do środeczka. Jak to wygląda? Panie kochaniutki, tu też możemy wskoczyć sobie później na chwilkę. Są nawet ptoki. Ale póki co widzimy sobie tą główną część. Warsztat konserwacyjny. No dobra. Palenie zabronione. Ale tu jest jakaś też do kolejnej części zakratowana. Dobra, z tego baraku to będzie chyba to wszystko. Proponuję iść dalej. To idziemy teraz w stronę warsztat konserwacji sprzętu przeciwpożarowego. O, ktoś tutaj konkretnie warsztatował. Ty, telewizor, czekaj. Teraz. Wnoszę, że jest to chyba stara Unitra. Dobra, tutaj mamy piękną szafę. Jakieś klucze. Sprzeciwpożarowy. Dobra, idziemy pędy. Idziemy dalej. Ktoś tu sobie mieszka. Boże, Somersby ktoś pije. Dobra, są otwarte, są proszkowe. Aha, i w tej części to jest wszystko, to jest znowu zamurowane. To idziemy dalej. Dobra. Mamy tu jakieś dziwne składowisko krzeseł. Wszystkich chciało się pozbierać. PHP na stanowisku, co? Ślusarza. Ej, ale ładne foteliki. Panie, sobie możesz całą chatę umeblować. Tak jest, szukam sensacji, idziemy sprawdzić, czy ktoś jest w środku. O, proszę pana, ja chyba wiem, do czego służył ten budynek. O, panie, przecież to były grube rozprawy filozoficzne. Perełka. Perełka. A jak? Żuberek. Żuberek. Czekaj. Czekaj, to chyba... Odnoszę wrażenie, że chyba tu się zaczyna. No dobra, to chodź, pozwiedzamy tutaj wszystko, co jest. Jakie fajne rury. No, a nie ma podziemi, jest tylko to, no tam jest coś cienkiego. Dobra, robimy hyc. Poczekaj, zrobię tylko sobie ujęcie. Na rury. No dobra, to co, idziemy zobaczyć boksy najpierw? Dobra. Tu znajdowały się boksy dla psów, dlatego że jesteśmy w ośrodku szkolenia psów policyjnych. Idziemy zobaczyć przynajmniej to, co z tego zostało. Mi się wydaje, co to jest. O, wózek dziecięcy. Mapujemy te boksy, całkiem powiem. Zbliżymy się do jednego, do kilku. Przyjdziemy sobie, zobaczymy, jak one będą wyglądać. Takie niezbyt pojemne te boksy.
No niech będzie. Jezu, tam jest jeszcze... Aha, i tam jest buda drewniana na końcu. Aha, więc tu pewnie były siatki, które są ściągnięte. Było oświetlonko i buty dla piesków były tu. Coś pięknego przeoczyć. No niemożliwe. Jesteś silnikiem. Skuterek. Jeszcze ile śrubek. Patrz. Jakieś rozruszki. Że ja go jeszcze przeoczyłem. O Jezu. Elegancko. No pięknie. Dobra. Widziałeś? Dobra. Zajrzyjmy do jednego z końców. No pięknie to wygląda. Jakie pajęczynki. Dobra. A jeszcze od tyłu możemy zrobić ujęcie. O Jezu, nic tylko wyganiają dzisiaj, no! Co to jest? Tu sobie sprawdzimy jeszcze jeden koniec. Ty, ale ten jest jakiś lepszy, bo ty tutaj miał szafkę. Bo chcę, o, i łyżkę, muszę na przykład herbatę zrobić, nie? Dobra, tu. Naokoło. I idziemy tam, w te baraki, co były. Dobry, słyszę. Ło, panie. Ale tu się działo. No można byłoby odkurzyć nieznacznie. No nieznacznie tylko, ale jakie fajne mozaika na tych chłopach. Pięknie. Ktoś właśnie zaszalał. Wałkiem panie. Wyleciał. Jakiś artysta się popisał. Nie? Van Gogh. Van Zyga. Van Glut. O ty, pa, jakie fajne zbiorniczki. Oj! Dobra. Dobra. Wchodzimy sobie na główny dziedziniec. To tak wygląda. Tu była jakaś chyba nie mini elektrociepłownia. To możemy. To ja sobie zwiedzę to najpierw. Obejdziemy sobie. No jest troszeczkę do zwiedzania. Ktoś miał warsztat. No właśnie teraz patrzę na to, co tutaj jest i to są chyba jakieś śrubeczki, w czym się kąpią, żeby je prawdopodobnie sobie odrdzewić. Nie sądziłem, że... Do picia? Nie. Jesteśmy w kolejnej hali, której to dach wygląda pięknie. Przyszliśmy sobie stamtąd, zaraz sobie tamtędy będziemy wracać. Nie ma tego chodzenia po błotnistym piasku, zapadającym się dachem na górze. Te deseczki będę ładnie omijał. I tu mamy. Dobra, jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu. Jakiś nie warsztat, bo tu są piece. I nie wiem, czy to nie jest ten główny komin. Idziemy dalej. Do pomieszczenia obok. Do którego nie wejdziesz, bo to już jest garaż. Garaż na kolejnej posesji. A wiadomo, składowisko. Rzeczy wszelakich. Idziemy. Dobra, zobaczmy, czy to jest połączone razem. Czy dałoby się wejść? Dzień dobry. O. 2014.
tu się zaczyna jakby ciekawie. Dobra. Zaraz tam sobie wszędzie pójdziemy. Łazieneczka. Kuchnia specjalna, chyba to była wspólna dla tych, którzy pracowali. Kanapa. A tu mamy grudzień 2015. Lustro weneckie. Dobra. Karma dla psów. Pomieszczenie do identyfikacji rozpoznawania. Bardzo mnie to cieszy. I co by tak to cały czas stoi? O! Panie, stare kasety. I tu byliśmy już. Mamy lustereczko. To jest chyba jeszcze jeden pokój. Szatnia. Tak myślę. Duża. Z szybkami, albo szatnia i do ćwiczonka na rozgrzewki. Tam było wejście, tu wchodzili skazańcy czy podejrzani, tu jest lustro weneckie, z tamtej strony określało się, czy ten pan tutaj stojący pod lampą jest winny i czy niewinny. W sensie, czy się rozpoznanie, czy to jest ten, czy to nie jest ten. Stąd właśnie to lustro weneckie. Ośrodku szkolenia policyjnych psów. No tak, to ma bardzo duży sens, nie? Tak, nie, to od razu są na zapleczu i się go jadą. I go nakarmi psy. Mamy naszą siłownię, wychodzimy i proszę Państwa, czytamy. Uwaga, proszę przed wejściem na siłownię zmienić obuwie na treningowe, żeby nie było syfu. Z poważaniem, prezes Wąski Jarek. No proszę, komunikacja jest właściwa. Dobra. Idziemy i teraz którą część? Gdzie jest tutaj? To był jakiś taki ziomek, z którym tutaj przyszedłem, tylko gdzieś polas, nie? A, o, dobra, tam jest, idziemy tam. Zobaczmy, co tam się dzieje. Doszliśmy sobie do części zbrojowej. 7,62 ręczny karabin maszynowy. Panie, żeś nie umierać. I tak, tu mogło być... Tu gniłem wiader. Wader, a nie wiader. Wiader. Może, bo może być zgnity wiader. Dobra, może być zgnity wiader. Co to jest? Nie, ty. Świat wiedzy. Ty, policjanci nie umieli czytać. Nie jest możliwe. Co? Patrz, Nordis, 98 rok. No jak byłeś dzieckiem, to zbierałeś, a policjanci czytali normalnie, nie? Ej, jest piwnica, panie kochany! Najpiękniejsza, cześć, lecim! Ej, trochę mała, no ale dobra. A tu były co, gołębie pocztowe? Idzie. I nakręcimy sobie szybko jeszcze podstawowe dane. Jeszcze mogę sobie poczytać.
80 strzałów na minutę, nieźle. Dobrze, w takim razie idziemy zwiedzić jeszcze tą część. Wow! Panie! Ty, pa, jaki świetny! Elegancki, nie? No. Jaki śliczny piękno. Pięknota! No właśnie, chcę zobaczyć, bo tu jest jeszcze jeden telewizorek. Jakiś i tu stoi. Panie, co to jest? Jakiś Saturn stary. Idziemy do następnej. Powiem ci, całkiem niezły ten ośrodek. On nie jest taki mały. Tu jest gdzie chodzić, nie? A, firanki. No też myślałem, że to będą, wiesz, 3-4 baraki i wszystko, a tu się okazuje, że tu jest, proszę pana... Dobra, uważaj na podłogę. Coś z pudliczek, jakiś ketchup. Firaneczki. Dalej jeszcze możemy zajrzeć. I właśnie chcę zobaczyć sobie, rzucić okiem na ten starodawny telefon, tu jest. Panie, co ja tu mam? Ktoś się ktoś zagnieździł, a to są chyba toalety. Myślę, że możemy wyjść sobie tędy. Ktoś, kto tu mieszka, specjalnie postawił krzesło na środku, żeby mu nikt nie właził. Aha, no. I stąd przyszliśmy i zostało nam w sumie chyba jeszcze jedno pomieszczenie. Chyba dokładnie tu. Odnoszę wrażenie. Jest. Zobacz, jaka serwerownia. Oj. Oj, wdepłem coś śliskiego. O, panie, karafka. Tablice. O, przejdźmy się. Atlas geograficzny. Jakieś pluszaki. Panie, to jest wszystko pozbierane. Grundig.